wieczór Państwu. Witam w naszym kolejnym Kasia, odcinku. Przepraszam, ale jak ty siedzisz? No, siedzisz jak foka, no usiądź jak człowiek. To już zacznę jeszcze raz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tu, na tej scenie, zakończyła się przed chwilą próba do kolejnego tygodnika. Aktorzy opuścili już scenę, no, bo w końcu ile można palić papierosy i obgadywać inne kabarety, no. Już tam godzinę, dwie. Proszę Państwa, zapraszamy zatem w czarodziejski świat kabaretu. Czego jak czego, ale tego to się naprawdę nie spodziewałem. No, to stało się tak nagle, także po prostu szok, szok. Nie wiem, co powiedzieć. No ja w ogóle nie wiem, jak to się stało. To był moment, chwila, naprawdę. No, ja nawet nie zauważyłem, kiedy to się stało, no. No nie wiem, ale no, przez głowę mi nie przeszło, że coś takiego może się zdarzyć. No dużo rzeczy widziałem, ale coś takiego tak nagle, no... Kładę się spać i ja... Coś strasznego. Nie no, ja sobie przez okno wyjrzałem, patrzę, no choroba jasna, no żona mnie musiała uszczypnąć. Mówię, teraz? Halina, no nic nie mówiłaś. Ja nie mam pojęcia, jak to się wszystko stało. No. A więc zima znowu, jak co roku, zaskoczyła drogowców. Halo? Tak, tu telefoniczna rezerwacja biletów. Dwa pan chce, tak? Dokąd? Do Ostrołęki, druga klasa przy oknie, dobra. Dla niepalących, tak. Dobrze. To załatwione, pół godziny przed odjazdem proszę odebrać. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja poproszę dwa bilety na drugą klasę do Mławy na czwartek. Co? Pan w ogóle do mnie mówi? Tak, do pana powiedziałem, żeby pan mi zarezerwował dwa bilety do Mławy na czwartek na ekspres Mławianin. Albo Mławianka. Bo to jest rezerwacja biletów. Mławianin, ja słyszę. Tylko ja panu nie zarezerwuję, bo to jest rezerwacja telefoniczna. Telefoniczna. No tak, ale akurat tak się składa, że jestem osobiście. Bo akurat przychodziłem, to poproszę dwa bilety na czwartek na Mławiankę. Na Mławianina. Na Mławianina, tak, ale... Ja panu powtarzam, ja nie mogę panu zarezerwować, bo to jest rezerwacja telefoniczna. No ale to ja panu powtarzam, że akurat nie dzwonię, tylko jestem osobiście, bo akurat przechodziłem przez dworzec, no to przechodziłem, no to akurat wpadłem i rezerwuję. Proszę pana, to nie jest rezerwacja dla tych, którzy akurat przechodzą, tylko dla tych, którzy dzwonią i zamawiają bilety. Pana dzwoni, to ja panu przyjmę. Czyli jak, bo tutaj... Za rogiem jest budka telefoniczna, to jak ja zadzwonię z budki do pana, to pan mi zarezerwuje, a tak to nie? Jak pan zadzwoni, to zarezerwuje. No tak, no, na to wychodzi. No ale to jest 10 metrów, ja tam pójdę, zadzwonię, to po co tam będę szedł, jak mogę u pana tutaj? Przecież no. To jest głupie. No głupie, a kto panu każe łazić? Czy panu każe tam iść? Iść pan do domu, zadzwoni, jak człowiek, ja pana zamówię. Cześć, ja cię załatwię, dziadygo kolejowa. Z komóry cię załatwię. Telefon panu dzwoni. Telefon panu dzwoni. No słyszę. No to... I czemu pan mnie odbiera? Z panem rozmawiam. Się nie rozerwę. Dobra, to koniec. Nie rozmawiam ze sobą. Nie gadamy. Niech pan sobie pije herbatę, niech pan coś tam pisze. Kończymy rozmowę. Kończymy rozmowę. Proszę, niech pan pisze coś. Nie będzie pan gadał. Nie będę gadał, pan, nie rozmawiamy. Niech pan coś pisze. Czemu pan nie odbiera? Telefon dzwoni. Telefon dzwoni. Halo? Halo? No i co pan zrobił? Odebrałem. Nikt się nie odzywał, pomyłka.
Halo? Tak, rezerwacja telefoniczna. Bardzo dobrze, że pan zadzwonił. Tak, oczywiście, że można zarezerwować. Do Lublina. 2 na ekspres, tak jest, z przyjemnością, przy oknie. Bardzo panu dziękuję. Do widzenia, proszę pozdrowić rodzinę. A to co znowu? Przerwa. Ile można gadać przez telefon? Ucho mi odpada. Dobra. Panie, co pan robi? Siedzę. Będę tak długo siedział, aż pan mnie obsłuży. Panie, idź pan do domu. Pan zadzwoń z domu, pan sobie obiad zjesz. Pan sobie zadzwoni z telefonu. Ja panu przyjmę, panu sprzedam bilet. Nie, tutaj pan mi zarezerwuje, tutaj. A pan głodny nie jest? A co? Ja mam kanapkę, ale panu nie dam. Jak pan tak mi dzień chce zmarnować. Dobra, obejdzie się bez pana kanapki. Halo? Pizzeria? Dobrze. Bardzo dobrze. To poproszę dużą margaritę na dworzec główny. Mhm. To niech mnie pani pocałuje w dupę. To nie przywiozą. Coś się panu nie wiedzie. Przywożą tylko, że zamówienie trzeba złożyć osobiście w pizzerii. Dobra zasada. Dobra zasada? Bardzo dobra. To co, zarezerwuje pan ten bilet, czy nie? Pewnie, że nie. Zjeżdżaj stąd w głąbie. Zarezerwuje bilet, czy nie? Mam rozwalić tę budę? Mam to rozwalić? Zarezerwuj ten bilet, no! Zarezerwuj, no! To jest rezerwacja telefoniczna. Ja cię zaraz... Telefoniczna, tak? Ja cię zaraz telefonem ci załatwię, tak? Że... Ale... Ci zaraz... Jak się policja! Biletu? Policja! Biletu? Policja! Tutaj jest... Do mamy dwa bilety! Niech pan to zrobi! Zgłoszenie przyjmujemy tylko telefonicznie. O, widziałeś? Gryby. Angole. Teraz to przyjechali. A w 69 domowej wieści. Excuse me, sir. Can you help me? How can I get to the railway station? Railway station. Station. Stadion. Stadion. To tak, tak, to można dojść, można. To trzeba tak. Prosto. I tam jest taka kawiarnia, galaretka. To w prawo. Rumek, ty znasz lepiej angielski. Powiedz jak panu, jak po angielsku jest galaretka. Galaretka. Thank you. To w prawo. Prywatna klinika walki z nałogami znanego psychoanalityka doktora Kazimierza Posuwały. To tu każdy z nas może pozbyć się tego, czego się wstydzi. Panie doktorze, jestem dziennikarzem i wpadłem w nauk dyspozycyjności wobec polityków. Czyli jak to się odbywa? Oni do pana dzwonią, tak? A pan rezygnuje z obiektywizmu i robi to, czego oni od pana wymagają. Tak, dokładnie tak. Siedzę przy telefonie i tylko czekam, aż któryś zadzwoni. A często dzwonią? No właśnie, no bywa, że nikt nie dzwoni. No i program musi lecieć tak, jak jest, no. To ja wtedy, wie pan, mam doła, zamykam się w domu, piję, mam depresję, czuję się w ogóle niepotrzebny, mam wyrzuty sumienia, czuję się winny. No jak dzwonią, to co zazwyczaj mówią? Mówią tak, Jacek, co ty mi tutaj puściłeś? Nie puszczaj tego, a zamiast tego puść to, nie? Albo... Tego to w żadnym wypadku nie mów, ale zamiast tego, to wiesz, powiedz to! Ach, proszę pana, ja wtedy odpoczywam. Tańczy pan tak, jak panu zagrają. Ach, proszę pana, ja naprawdę uwielbiam być pionkiem w czyichś rękach, uwielbiam. Najlepiej, jakbym się czuł bez kręgosłupa, to wtedy bym się mógł tak
pięknie płaszczyć i wić wokół ich nóg, jak robak. Ach, cudowne uczucie. A czy przyjmuje pan polecenie od jakiegoś jednego, konkretnego ugrupowania? No co pan? Pan żartuje. Kto pierwszy, ten lepszy. A właściwie najlepszy ten, kto zadzwoni ostatni, wie pan, no bo zawsze przyjmuje poglądy ostatniego rozmówcy. A bierze pan za to wszystko pieniądze? No co pan? Niech pan mnie nie obraża. Wystarczy mi sama satysfakcja, że ktoś może mną wytrzeć sobie gębę. Tak, ale skoro pan się z tym tak dobrze czuje, to po co pan w zasadzie do mnie przyszedł? No właśnie, wie pan, panie doktorze, ja nakręciłem taki materiał, reportaż o psychoanalitykach. No i już tydzień nikt z władzy w to nie ingeruje. No to może chociaż pan by spojrzał, dobrze coś tam zmanipulował. No dobrze, obejrzę. Naprawdę, sprawi mi to pan prawdziwą przyjemność, dobrze? Dobrze, to proszę do mnie dzwonić. Jestem dyspozycyjny 24 godziny na dobę. Polecam się. Coś wytnę, przemontuję, przedstawię w innym świetle. Jestem do usług. No to do widzenia. Co za szmata. Słyszałem. Pęcznieje z dumy. Generalnie jest niefajnie, bezrobocie, dziury w płocie. Polską rządzą te mniejszości bliskowschodnie. Święty Boże, nie pomoże, z każdym rokiem coraz gorzej. Koło zbrodnie i dziurawe mamy spodnie. Trzeba by, choć nie da rady, cały naród do Kanady. Może lepiej stąd wyjechać, rzeczywiście. Bo tu tylko sznur na szyję, dzieci płaczą, wicher ryje. Czy tu będzie kiedyś lepiej? Oczywiście! Wkrótce się poprawi, ale że nie jedno, tylko zagłosować trzeba odpowiednio. Będzie tu jak w raju, przyrzekamy wam, tylko wygra partia, to ta partia jak i ja. A na świecie sami wiecie, aż od forsy pęka kieszeń. Każdy dom ma, a pod domem Mercedesa. Nie jesteśmy gorsi w sumie, obaliliśmy komunę. Tylko potem nam tu wszystko ktoś pomieszał. Od radnego do ministra, każdy jeden awerzysta. Kradną wszystko, już rozkradli wszystko chyba. Lecz się teraz im dowali, niech oddadzą co zabrali. Tylko wreszcie musi wygrać nasz kandydat. Wkrótce się poprawi. Ale przenie jedno, tylko zagłosować trzeba odpowiednio. Lat ponad 15 straciliśmy, bo ciągle wybieramy jakieś takie barwo. Irena, to jest chyba najczarniejszy dzień w moim życiu. No dlaczego? Telewizor się popsuł. Co się stało? Telewizor się popsuł, no nie teraz wiem. Teraz się popsuł? No teraz, no. No, ja program zaczęłam oglądać, tak mnie wciągło, to się wojna wybuchła, Hitler na Polskę, ale tak czołgi jechały i no, ja teraz nie wiem, kto wygrał. Irena, proszę cię, nie gadaj mi już takich głupot, ja już tego dłużej nie wytrzymam. A w ogóle ubierz się ładnie. A co? Moi bracia dzisiaj z wizytą przychodzą. Te dwa półgłówki? Oni powinni kupować jedną czapkę na spółkę. Przestań! Trzeba będzie z nimi rozmawiać. I bardzo dobrze, będziesz z nimi rozmawiać. Z nimi? Ale o czym? Paweł to jest bardzo zdolny fizyk. Czy ty wiesz, bałwanie, że on sam skonstruował cyklotron? Tak. I o niczym innym nie gada. Chyba nie ma w ogóle nudniejszego tematu. To już robaki tego drugiego głupka są ciekawsze. No to o czym ten Adam ma nam opowiadać, jak 10 lat dezynsekcji pracuje? Ale ja mu nie bronię, jak się opowiada, tylko po co on tu przychodzi w ogóle? Puknij jeszcze raz! O której oni mają być? O 15. A która jest? 15. Idą. Dwa punktualne debile. No, tak się cieszę. Cześć, Irena. No, Bogdan, zajmij wodę na herbatę stawić cytrynką. Cytrynką. No. Cześć, Bogdan. Cześć. Cześć, Bogdan. Cześć. Co taki blady jesteś? Masz robaki? Nie, nie mam. Masz, tylko nie bierz. O,
Nowa sofa. Robaki ci tego nie żrą? Nie. Niedługo zaczną. Ten rodzaj drewna, musisz wiedzieć, przyciąga wyplójkę trocinową i żygacza. Kogo przyciąga? Żygacza. Musisz wiedzieć, że żygacz karmi swoje młode z wymiotowanym miałem drzewnym. Naprawdę? Naprawdę. Możemy włączyć telewizor? Zaraz będzie reportaż o karaluchu indonezyjskim. Niestety telewizor nie działa. Ojej, to szkoda. Szkoda, ja też bardzo żałuję. A mój cyklotron nigdy się nie psuje. Po pierwsze dlatego, że wszystkie części do niego sprowadziłem ze specjalnej amerykańskiej fabryki w Kalifornii, gdzie przechodzą potrójną kontrolę jakości wykonywaną przez zespół amerykańskich naukowców i specjalistów. Po drugie, mój cyklotron nigdy się nie popsuje, ponieważ... A po 129 mój cyklotron nigdy się nie popsuje, ponieważ fabryki, które produkują części do niego, spełniają wyśrubowane amerykańskie normy jakości ISO 40852. A czy robak mógłby obsługiwać cyklotron? Nie. Po pierwsze dlatego, że jest za mały i nie sięga odnóżami do tych drążków. A po drugie, robaki nie odróżniają kolorów, więc nie byłby w stanie odróżnić czerwonego światełka od zielonego światełka. A kiedy miga czerwone światełko, to cyklotron wybucha. Wiesz, idealnie jest, wiesz, lekko podsmażyć cebulkę, aha, nie? Żeby to się wszystko tak trochę upiściło. No. Potem dodajesz trochę, wiesz, soli. Ty poczekaj. Co? Gdzie ja zaparkowałem? No, no tutaj chyba, nie? Czekaj, na pewno? No chyba tak. Ty, ale gdzie? No to jest samochód. A, słuchaj, bo nie mówiłem ci, bo taki facet nim pojechał. Jaki facet? No myślałem, że twój kuzyn. Jaki albo... mój kuzyn? No bo wszedł do swojego samochodu, mój... że kuzyn. Ty wszedł mi samochód! A ukradli mi samochód! Ja no. Co się stało? Co się stało? No co się stało? No samochód mi... No rany, jaki? Taki czerwony, tak? Sportowy? Tak, no. No proszę, no. Pan widział go może? Jakie to się rzeczy dzieją, no? 5000 się znajdzie. Słucham? 5000 się znajdzie samochodzik, z powrotem będzie na miejscu, no. Mój samochód? Oczywiście. Za 5000? Oczywiście. Mamy cię! Jest całym grupą. Bo buzy, no! Zresztą zrobili mi żart głupi. Dziękuję, no. No, no, siedzone, nieznośne dzieciaki, wstrętne, beznadziejne, obciach, po prostu ogólnie mówiąc. Temat dzisiejszej lekcji jest następny, kim? Bo następujący, proszę. Następujący, pani. Dziękuję, moja pieczareczko. Dobrze, chłopcy, chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, kim chcielibyście zostać w przyszłości. Ja na przykład, kiedy byłam w waszym wieku, marzyłam o tym, żeby zostać słynną pisarką. Skończyłam przedszkole z wyróżnieniem, skończyłam podstawówkę, skończyłam liceum, skończyłam studia polonistyczne, skończyłam 2-letni kurs podyplomowy i to wszystko po to, żeby teraz użerać się z takimi tępawymi matołami jak wy, z waszymi tępawymi rodzicami przez 12 godzin dziennie za 1200 kuźwa miesięcznie na rękę. Ale niech się pani w ogóle nie przejmuje, pani profesor. Bo to się będzie pani z nami użerać jeszcze najwyżej 10 lat na tej głodowej pensji. Potem pani przejdzie na upokarzającą emeryturę. Na tej upokarzającej emeryturze to tak z 8 lat najwyżej, no i pani już umrze. A te 18 lat, no to się zawsze jakoś wytrzyma, prawda? Może masz rację. Siadaj, Przemku, dziękuję ci bardzo. Jesteś jedyną pieczareczką na tym klasowym oborniku! Przepraszam, znowu się uniosłam. Jestem złą nauczycielką, bardzo złą nauczycielką. Niech pani tak mówi. To było fajne. Proszę nam naublizać. Albo niech pani tu napluje, albo coś jeszcze brzydkiego powie. Cisza. Pani jest dobrą nauczycielką. Pani jedyny problem polega na tym, że pani nas nienawidzi. Generalnie pani nienawidzi młodzieży. Prawdopodobnie rekompensuje pani sobie w ten sposób swoje nieudane życie seksualne.
Może masz rację, Robciu, może masz rację. Dobrze, ale przejdźmy już do naszego dzisiejszego tematu. Jak jest ten dzisiejszy temat lekcji? Już mi się pomieszało przez te... Kim będę w przyszłości? Dobrze, bardzo ładnie. Tomeczku, proszę bardzo, pierwszy zaczynasz raz. Ja chciałbym być prokuratorem. Bardzo ładnie, dlaczego? Bo to prosta robota. Się odbiera telefony z rządu i się umarza sprawy. Dobrze, proszę bardzo. Ty. A ja bym chciał być szeregowym pracownikiem dyskontu spożywczego. A to dlaczego? Bo ja lubię być ponizany. Ja 20 lat pracuję w szkolnictwie i z takim kretynem to ja nie miałam do czynienia! Tak, tak, niech pani tak mówi! Uspokój się! Niech pani mi nie ukryza! Do kąta! Natychmiast do kąta! A groch! Przestań! Uspokój się! Proszę! Ja tego nie wytrzymam. Dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo, Robciu. Ja chciałem być piłkarzem. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I w wieku 19 lat zadebiutować w pierwszej lidze. Świetnie. Bo w wieku 20 lat chciałbym się rozpić. Robciu. Ewentualnie mógłbym pójść w ślady ojca i zostać menelem. Nie, naprawdę, jeżeli to wy jesteście przyszłością narodu, to ten naród nie ma przyszłości. Popaprańcy jedni! Popaprańcy, wariaty, idioci, pomysł! Się wreszcie na na kolana! Uspokój się, kretynie! Na zawał zejdę tu. Przyjdę z ojcem! A przyjdź, jemu też wyło jest skórę tym batem! Nie, następnie. Kim będę? Uspokójcie, uspokójcie. Proszę bardzo, Przemciu. W tobie nadzieja jedyna moja pieczareczko kochana na tym... A ja bym chciał, prze pani, zostać księdzem. No bardzo ładnie, Przemku, bardzo ładnie. Bo ja też bym chciał pójść w ślady ojca. Ja to proszę. Złodziejaki znowu kradły! Karanie boskie z tymi dziadami! Po co ci drzwi? Czekaj. Po co ci drzwi, Gwidon? Oj. Tomek, taką ma zimnica w domu jest u mnie. Spalę, porąbię i w kozie spalę się trochę przygrzeje. U ciebie grzeją w ogóle? Tak. No stop, ojciec, matka, siostra grzeją. Ale nie, kaloryfery, proszę cię. U mnie taka zimnica jest w domu, że dzisiaj w nocy normalnie obudził mnie huch. Co się stało? Kiełbasa mi się śniła, ślina mi między zęby tam się spłynęła, mróz chwycił, pach! To rozsadziło. Proszę państwa, zakończył się kolejny spektakl. O, proszę, nasza scenografia, dekoracja. No proszę, no co to jest? Sypie się to, albo to, Może w telewizji to jakoś wygląda, ale na żywo. No ale proszę państwa, no jakże to? Mamy za co mieć tutaj taką piękną scenografię? Za te parę groszy, co państwo nie płacą abonamentu. Także drogi telewidzo, płacaj regularnie abonament, a tutaj będzie ci wszystko kapało ode złota, jak w tym filmie indyjskim. No. Do zobaczenia za tydzień.